Z Ewangelii według świętego Łukasza. Piotr zaś rzekł: człowieku, nie wiem, co mówisz. I w tej chwili, gdy on jeszcze mówił, kogut zapiał, a Pan obrócił się i spojrzał na Piotra. Wspomniał Piotr na słowo Pana, jak mu powiedział: dziś, zanim kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. Z Ewangelii według świętego Jana. Obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. O jakże dwóch odmiennych postawach przed chwilą usłyszeliśmy z relacji świętego Łukasza i świętego Jana. Piotr myślał, że jest silny i nic nie będzie go w stanie zaskoczyć. A te trzy pytania, które dotyczyły jego słowa i związku z Jezusem, odkryły jego słabość. Słyszał słowa Jezusa: zanim kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. Ja, Panie? Ja jestem mocny. I z jego mocy nic nie zostało oprócz gorzkich łez, które wylewał. Pytanie tylko, czy nad sobą płakał, już był zbyt pewny siebie, czy też nad Panem, którego zdradził. Był to moment, który zachwiał jego pewność siebie. Zdemaskował całą iluzję i złudzenia. To bardzo dziwne, bo w Ogrodzie Oliwnym chciał bronić mistrza, wyciągając miecz. Poszedł za nim na dziedziniec arcykapłański. On zaparł się Jezusa nie dlatego, że był gorszy od innych uczniów, ale dlatego, że chciał bardziej niż inni iść właśnie za Jezusem. I samo pójście do pałacu było wyrazem miłości. Lecz ta miłość jeszcze była zbyt słaba, by się przyznać, kim jest. I całkiem możliwe, że on sam nie wierzył w to, co mówi. Nie znam tego człowieka. Nie jestem jednym z jego uczniów. Jest mi to obojętne. W takich chwilach mówi się słowa, które pasują, ale nie takie, które są prawdą. Mogło to też wynikać z czegoś innego. Piotr zwyczajnie już przestał rozumieć Jezusa i nie dostrzegał w nim w tej chwili Syna Bożego, bo nie mógł pojąć, jak można dobrowolnie iść na śmierć. To złość wzięła w nim górę. To z nerwów odciął się od wszystkiego, nawet od swojego pochodzenia, że jest Galilejczykiem. Zaczął we wszystko wątpić, a szczególnie w siebie. Ta walka trwała godzinę, ale ta godzina pewnie przybrała rozmiary wieczności. Ciemność, amnezja, wątpliwości, samotność. Ten nieszczęsny kogut, który jeszcze go dobił. Z tego stanu wyciąga go nie kto inny, jak sam Jezus, którego wzrok spotkał się ze wzrokiem Piotra. Spojrzenie przywróciło pamięć i tożsamość. I stąd te łzy. Ksiądz Krzysztof Wąs komentuje: Piotr chce wypłakać nagromadzony przez lata ból i żal. Łzy obmywają jego oczy. Im dłużej płacze, tym głębiej widzi. Wreszcie umie spojrzeć na siebie oczami Jezusa. Potrafił wyjść na zewnątrz, poza tę czarną noc, która chciała go pochłonąć. Jego płacz jest leczący. Wraz ze łzami spłynęła maska, pod którą się skrywał jako człowiek odważny, pewny, pierwszy, porywczy. Płacz sprawił, że być może po raz pierwszy stał się autentyczny i poznał prawdę o sobie. Włoski biblista Settimo Cipriani napisał: wstrząs, który wywołały u Piotra te rozdzierająco bolesne wydarzenia, kazał mu usunąć się w cień. Nie mógł dalej wystawiać się na pokusę. Być może dlatego pod krzyżem znajdzie się Jan, a nie Piotr. Uczeń, którego Jezus miłował, a także kobiety, które szły za Nim aż z Galilei, miały więcej odwagi niż najważniejszy z apostołów.
I tak przechodzimy pod krzyż, gdzie właśnie znajduje się ów umiłowany uczeń Jan obok Maria. Dwie postaci, które nie zlękły się i nie odeszły od Pana i Syna. Także to musiało być trudne, widzieć wszystko z bliska i nie móc nic zrobić. Wyobrażam sobie ten ból wypływający z niemocy, z tej bezradności. Ale może jest w tym też odwaga, by mimo wszystko, mimo całej tej niesprzyjającej narracji, wytrwać do końca. W końcu jest napisane, kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Czy oni w tamtej chwili myśleli o zbawieniu? Prędzej myśli ich dotyczyły niesprawiedliwości, brutalności, bezwzględności. Nie czas myśleć o przyszłości, kiedy na ich oczach rozgrywa się dramat pozbawiony jakichkolwiek ludzkich odruchów. Do tego ten tłum gapiów, który przyglądał się wszystkiemu z ciekawością. Ci, którzy wcześniej zostali uzdrowieni, którzy zostali nauczeni nowego prawa miłości, którzy zostali nakarmieni chlebem na pustkowiu, stali czekając na kolejny cud. Kiedy Jezus ostatkiem sił dostrzega matkę i ucznia, oddaje nam wszystko, co miał. Oto matka twoja, oto syn twój, już więcej nic nie posiada. Za chwilę odda jeszcze ostatnie tchnienie. To będzie koniec tej lekcji. Lekcji wrażliwości, prawdy i miłości. Po jego śmierci zapadnie milczenie. No także poprowadzi tych stojących pod krzyżem, tych najbliższych do wycofania się. Bo trzeba to wszystko przetrawić, próbować zrozumieć. I wieczernik jest właśnie takim dobrym miejscem, gdzie można być razem w bólu i cierpieniu, ale też wzajemnie się umacniać. To czas na wspomnienia wszystkich zachowanych w sercu słów Jezusa, ale to także czas na odnowienie wspólnoty. Uczestniczę we wspólnocie Kościoła dobrze współgra z tymi wydarzeniami i postaciami. Kościół nie jest wspólnotą ludzi krystalicznie czystych i silnych, bo siłę daje nam obecność Boga w centrum Kościoła. To On daje nam wodę żywą, która obmywa nas, byśmy stawali się czyści. Obmywa nas po raz pierwszy w chwili chrztu, ale i obmywa za każdym razem w sakramencie pojednania. To szczególnie to drugie obmycie ma związek właśnie z Golgotą i ofiarą krzyża. To z przebitego boku Jezusa wypłynęła krew i woda, którą my dzisiaj nazywamy źródłem miłosierdzia. Dlatego, wczytując się w przykazania kościelne, tak wielki nacisk kładzie się na spowiedź i komunię wielkanocną, czyli przynajmniej ten jeden raz w roku. Jest to dolna granica, poniżej której nie powinniśmy schodzić, bo jest to zagrożenie dla naszej duchowości. Mamy przyjść jak grzesznik płaczący i stanąć pod krzyżem, by nastąpiło nasze oczyszczenie. Nie jest to wielkie wymaganie, a jakże jednocześnie jest trudne. Bo grzech, który nosimy zbyt długo w swoim sumieniu, on wyrasta w nas. I trudno się od niego uwolnić. On oplata nas jak bluszcz, który pnie się po drzewie, by z czasem je uśmiercić, zabierając mu wodę i światło. Będąc w Kościele, jesteśmy za siebie odpowiedzialni. Wiemy, że są tu ludzie odważni i ludzie silni, bojaźliwi i słabi. Są wytrwali, jak i ci, co mają słomiany zapał. I sztuką jest to wszystko tak połączyć w całość i każdemu znaleźć odpowiednie zajęcie i posługę. Ideałem, który mi się marzy, to parafia, w której nie trzeba będzie być wszystkim. Czytającym, śpiewającym, szykującym do mszy, otwierającym i zamykającym kościół, albo jeszcze odpowiedzialnym za kwiatki. To nie znaczy, że ja tego nie mogę czy nie chcę zrobić. Ale cały czas uważam, że parafia jest własnością całej wspólnoty. I to, jak się w niej ludzie czują, właśnie zależy od zaangażowania ich, a nie od jednoosobowej pracy księdza. Zobaczcie, że właśnie to pójście w pojedynkę doprowadziło Piotra do rozpaczy i poddania wszystkiego wątpliwość, czy cokolwiek ma sens. Jan, który trzymał się Jezusa i był blisko Niego, cały czas widział wszystko inaczej. Jego podejście
właśnie miało wymiar angażowania się, który był trudny i wymagający, ale też i radosny. Amen.